Cześć, nazywam się Karol Modzelewski. To jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że niezmiennie nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. To był bardzo soczysty tydzień. Dużo się działo, zaczynamy. A teraz dobra wiadomość dla tych, którzy kupili jakiś czas temu lodówkę w promocji, ale potem po tygodniu okazało się, że. Jej cena na osi czasu jest zaskakująco dynamiczna. W końcu weszła w życie unijna dyrektywa o nazwie Omnibus, która zobowiązuje sklepy internetowe do umieszczania przy produktach w promocji informacji o tym, jaka była najniższa cena tego produktu w ciągu ostatnich 30 dni. Czyli, czy sklepy nie podniosły ostatnio ceny tego produktu, aby go potem obniżyć i pokazać, że jest w takiej kulawej promocji. A jak to wygląda w praktyce? Rzućmy okiem na noworoczną wyprzedaż w internetowym sklepie EuroRTV AGD. Telewizor, promocyjna cena 2999, przeceniony z 3599, najniższa poprzednia cena 2999. Inny telewizor, poprzednia cena 2199, promocyjna 1999, a najniższa ostatnia 1999. Co tam mamy dalej? Laptop, proszę bardzo, przeceniony z 5199 na 4399, a najniższa ostatnia to 5199. Czyli jakaś tam promka jednak jest. O, a to jest mój ulubiony. Przeceniony z 599 na 549, gdy najniższa ostatnia to 453. Mówiłem, sytuacja jest dynamiczna. Plus jednak trzeba przyznać, że zastosowali się w ogóle do tej dyrektywy, bo są sklepy, które to olały. Tak więc, jeżeli będą krzyczeć do was reklamy z radia, że tylko teraz, tylko tutaj możecie kupić lodówkę, tak tanio, że chryste panie, bo jest wietrzenie magazynów, sprzątanie sklepów, mycie okien w hurtowniach i w ogóle to czemu człowieku jeszcze nie kupujesz? To możecie wejść na stronę danego sklepu i sprawdzić, czy mijają się z prawdą. I jest to na przykład kolejny tani trik, jak kiedyś z tymi ogłoszeniami, że o, likwidowana jest hurtownia dywanów i dywany są po śmiesznie niskich cenach. Nie wiem, jak wy ja na to kiedyś trafiałem non-stop, wszędzie, porozklejane ulotki i tak dalej, tak dalej. Tylko, że to było kiedyś. A więc co, jeżeli te hurtownie naprawdę padały i padły, już ich nie ma. Co by oznaczało, że rzeczywiście gdzieś tam istniał taki właściciel hurtowni, likwidowanej hurtowni dywanów, który rozmawiał z chłopakiem od ulotek. No, rozdałeś wszystkim? Na pewno? I porozwieszałeś na tych, na klatkach schodowych? To gdzie ci ludzie? Co za znieczulica ludzka! Zemszczę się na was. I tak powstał Daniel Obajtek. To Daniel Obajtek z noworoczną pompą otwiera przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany. I nie tylko otwiera, zajmując podium jako pierwszy. On, on wyznacza standardy, podnosi poprzeczkę tak wysoko, że już w zasadzie to już się ubierze i zanosi do jednej ze swoich kilkudziesięciu nieruchomości i pałacyków. Słuchajcie, bo to jest cudo. Daniel Obajtek to były wójt Pcimia, czempion rynku nieruchomości, ulubieniec prezesa kraju, szef Orlenu i potężny umysł analityczny. Otóż z początkiem wojny ceny paliw wzrosły, natomiast w listopadzie na rynkach światowych zaczęły spadać ale nie u nas, nie na Orlenie. Następnie rząd zmniejszył VAT na paliwo do 8%, ale ceny na Orlenie nadal były podejrzanie wysokie. I z początkiem stycznia wrócił wyższy 23% VAT na paliwa, co powinno podnieść ceny na stacjach o około złotówkę, ale te się nie podniosły. I pojawiły się pytania, co takiego wydarzyło się, że Orlenowi nadal opłaca się sprzedawać paliwa po w miarę tej samej cenie, mimo tego, że VAT wzrósł. I nie trzeba być tutaj ekspertem od rynku paliw, żeby zrozumieć, że kiedy VAT został obniżony i ceny paliw na świecie zaczęły spadać, Daniel Obajtek nie obniżał cen. Bo mógł dalej dojść kierowców. I teraz, kiedy wszedł wyższy wad, Orlen nadal zarabia, a on powinien wjechać na Białym Koniu, teraz, jako bohater. No ale ta klacz się rozjechała, bo ludzie się zdenerwowali, zaczęli zadawać pytania: Niewygodne pytania, dlaczego wcześniej ceny były zawyżane? I wtedy Daniel Obajtek, potężny umysł naszych czasów, na którego nie zasługujemy, powiedział słowa, które są przepiękne i zostaną zapamiętane długo w historii. Powiedział, że nie obniżył tych cen, ponieważ wtedy wybuchłaby panika, a ludzie zaczęliby się ustawiać w kolejkach do stacji Orlen oszczędził tym samym Polakom szoku cenowego. O, to, jest, to jest jego tłumaczenie, serio. Ja tego nie zmyślam, to jest jego tłumaczenie. Więc zawyżanie cen było tylko i wyłącznie dla naszego dobra. A no i do tego zabronił na konferencji zadawać pytań, bo i tak już przecież wszystko zostało wyjaśnione. Nie wyjaśnił jednak nowego smrodu, który wynikł, a mianowicie, dlaczego Orlen w Czechach obniżył ceny, a w Polsce nie. Może chciał wzbudzić u Czechów panikę, może po prostu ich nie lubi, chciał w ten sposób zdezorganizować cały kraj. Nie wiem... Z... I nie zaoszczędził im szoku cenowego. No i politycy Zjednoczonej Prawicy i ich eksperci zaczęli panicznie usprawiedliwiać to, co zrobił Obajtek. Między innymi Beata Kempa, która napisała Za prezesa Obajtka stacje Orlenu są najlepsze, najczystsze i w ogóle są wizytówką Europy. Tanie paliwo, świetna kawa i obłędne polskie jedzenie. Niech inne kraje się uczą, wykrzyknik. A jak się malkontentom nie podoba, to zapraszam do Niemiec, wykrzyknik. Paliwo po 2 euro za litr, a toalety płatne 0,7 euro, wykrzyknik. No i widocznie coś się rozproszyło. Nie wiem, ptak przyleciał, jakieś, nie wiem, może ma kota, może coś zamiałczało. Po prostu zapomniała dodać, że Niemcy mimo wszystko to zarabiają trochę inaczej niż my. I za minimalną pensję w Polsce można kupić 350 litrów paliwa, a w Niemczech 930. No, ale może to się jej wyrównuje w tej cenie za toaletę. Czytając to, co ona tam pisze, to ona musi mieć permanentne rozwolnienie. To wtedy to się może kalkulować. Cena paliwa przekłada się nie tylko na tankowanie domowych aut, ale też na ceny produktów czy usług. Więc zdenerwowali się też samorządowcy, czy na przykład wrocławskie MPK, którzy chcą zbadania sprawy przez łokik i zadość uczynienia za zawyżanie przez Orlen no i w Orlenie miała się pojawić kontrola nikt, ale obajtek nie wpuścił inspektorów strasząc ich prokuraturą. Bo inspektorami zajęli się prokuratorzy Zbigniewa Ziobry prokuratora generalnego. Śledztwo zmierza do postawienia zarzutu działania inspektorów na szkodę interesu prywatnego. Tylko że to jest Orlen największy polski koncern energetyczny, a nie jakiś prywatny pałacek obajtka. To są standardy republiki bananowej. Ten typ pluje na ludzi z balkonu, którzy idą sobie na dole chodnikiem, a potem oczekuje, że będą mu dziękować za to, że dzięki temu nie przeżyli szoku, jak zaczęło padać. Minuta ze zwierzękami i kłoków, w tym tygodniu się przyda, no, wyrównanie ciśnienia. Dobra, były dzbane to teraz dla równowagi toasty za Polaków, którzy dokonują rzeczy fajnych, wielkich i ważnych. I w tym tygodniu będą dwa toasty. Pierwszy, za ludzi stojących za firmą Hypromine i ich bioreaktorem. Polacy produkują tam wysokiej jakości, hipoalergiczne białko i tłuszcze w specyficzny sposób. Otóż wykorzystują produkty uboczne produkcji rolno-spożywczej, które do tej pory były utylizowane. Czyli na przykład buraczane wysłodki, pulpę ziemniaczaną itd. które służą za pokarm dla owadów czarnej muchy, a z powstałych larw tworzą białko i tłuszcze. Tak powstane tłuszcze mają taką samą wartość energetyczną co olej sojowy, a białka w ten sposób stworzone mogą spokojnie zastąpić inne białka. Przy czym nie korzystają z antybiotyków, nie korzystają z wody pitnej i zużywają nieporównywalnie mniej energii. Na razie ich produkt stosowany jest przy produkcji karmy dla zwierząt, ale kiedy wejdą w życie odpowiednie przepisy, z powodzeniem też będziemy mogli zajadać się tym białkiem mm, na co dzień, my jako ludzie, w sensie. A ze swojej strony dodam, że bardzo doceniam subtelne poczucie humoru założycieli. Którzy postanowili swój biorę, aktor i cały zakład ulokować w Robakowie pod Poznaniem. A drugi toast? Jest za Emilia Truszkowskiego. To jest Polak, który mieszka w Japonii, a jego film, który nagrał, został okrzyknięty najbardziej pochowym momentem na Twitchu przez użytkowników i widzów Twitcha 2022 roku. Kurwa! Nie wypikałem, bo to jest wszystko tam, każdy moment w tym filmie jest tak polski. Gdybym wypikał, to już by nie było takie treściwe. I co? Myślał, że co? Że jak wyjedzie do Japonii, będzie udawał, że nie jest Polakiem, to oszuka przeznaczenie? Nie. A teraz odrobina prywaty, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zbić piątkę, strzelić fotkę, zobaczyć program Afryka, po raz ostatni, to w najbliższych dniach będę w tych oto miastach. Z ważnych rzeczy to jest tak, że w lutym będzie Holandia, Amsterdam i Rotterdam bilety już są, Eindhoven niebawem będzie, ćwiczyłem akcent, i jeszcze w lutym w ostatni weekend lutego będzie Islandia. I Jeszcze będzie Olsztyn. Gdzieś tam upchnięty. Mam nadzieję, że się uda. Do zobaczenia na żywo, a bilety. do Linki do biletu znajdziecie w opisie do filmu. Teraz będzie chwilkę odrobinę poważniej, bo chodzi o pieniądze. Nikt tutaj nie jest to bajskiem, żeby robić sobie jaja z czyjejś kasy, tak? Chodzi o oszustów, którzy wyłudzają pieniądze, podając się za pracowników banku. W zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie telefon z numeru infolinii banku. Człowiek przedstawił się jako pracownik banku i zapytał mnie, czy rano wykonałem przelew na 500 zł na nazwisko Magdalena Kowalska bodajże, bo taki przelew oni zablokowali. Powiedziałem mu, że nie, a więc on powiedział, że miał miejsce włamanie na moje konto bankowe. Coś mi śmierdziało, bo po pierwsze podał za dużo szczegółów, po drugie, jak ktoś pracuje na słuchawce... To już ma to wszystko zautomatyzowane. On nad każdym zdaniem się zastanawiał. W każdym razie stwierdziłem, że dobra, coś tu śmierdzi i na razie. Na co on, że dostał właśnie instrukcję od banku, jak się zabezpieczyć? I dobra, z czystej ciekawości powiedziałem mu, no to jak? I słuchajcie, to jest, to jest autentyk. Koleś powiedział mi, abym odpalił telefon, wszedł na e, sklep Google Play i znalazł aplikację, wyszukując ją pod hasłem Szybka pomoc. Przecież to już z daleka tak śmierdzi, ale kliknąłem to i słuchajcie, wiecie, pierwszą aplikacją, o którą mu chodziło, był Team Viewer czyli aplikacja, która służy do przejmowania kontroli nad czymś urządzeniem. Kiedy zaczęła na niego krzyczeć, ten się rozłączył i uciekł. I oczywiście, że ktoś, kto jest w miarę obeznany w cyfrowej rzeczywistości, stwierdzi, mmm, ktoś się na to nabierze. No ale niestety jednak tak. Ponieważ, jak mówi komunikat PAP, w wyniku zafałszowania tożsamości rozmówcy, podszywania się pod pracownika banku, oferującego możliwość założenia preferencyjnej lokaty terminowej, szkodę w wysokości 5 milionów złotych poniosła m.in. gmina Konstancin Jeziorna. Między innymi ta gmina, i burmistrz usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa polegającego na nieumyślnym niedopatrzeniu ciążących na nim obowiązków, i w związku z tym wyrządzenia szkody w obrocie w wielkich rozmiarach. I jeżeli ktoś zakłada, że a może burmistrz zrobił to celowo, no to nie to nie byłby interes życia, ponieważ zabezpieczono jego mieszkanie do kwoty 5 milionów złotych, czyli po tym oszustwie, jeżeli to się potwierdzi, możliwe, że będzie musiał zapłacić to ze za swojej kieszeni. Dlatego, jeżeli możecie, uczucie swoich rodziców, dziadków, wójtów, burmistrzów, wszystkich, którzy mają styczność z pieniędzmi, nie do końca są aż tak bardzo obeznani, jeżeli chodzi o cyberotoczenie, żeby nie klikali w absolutnie żaden link, który dostają czy w SMS-ie, czy w innej wiadomości, czy w mailu. Po drugie, żeby nie wykonywali żadnych poleceń osoby, która dzwoni do nich i podaje się za pracownika banku. A po trzecie, jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości albo boją się, że nagle ich konto zostało przejęte, czy cokolwiek, to niech się rozłączą i sami zadzwonią do banku. To gwarantuje bezpieczeństwo. A jeszcze na koniec, kiedy z nim rozmawiałem, słyszałem w tle dźwięk infolinii albo ktoś inny właśnie urabiał jakiegoś wójta, albo mieli przygotowane tło dźwiękowe. To już jest naprawdę pro. Jeżeli obudziliście się dzisiaj rano z tym uczuciem, że kurczę, coś coś miałem zrobić, ale nie pamiętam co. To jest duża szansa, że pewnie da się to wszystko jeszcze zrobić. Na przykład jeżeli chodzi o pracę, to jest czas. Czego przykładem jest Łęczna, gdzie wykonawca miał zakontraktowane wykonanie prac na rynku miejskim do świąt. A że zostało jeszcze posadzenie drzew, no to robota jest robota i musi być wykonana. Nawet jeśli ziemia jest zmrożona, to wtedy odpala się palniki i się te drzewa sadzi, tak? No i wiadomo, że pojawią się malkontenci, którzy powiedzą, o, kto tam sadzi drzewa zimą? To wam powiem, że jeżeli to drzewo nie przetrwa, to nie jest godne życia istnienia w Łęcznej. Tam drzewa sadzi się palnikiem. Dzieci w drodze do szkoły muszą pokonać oddział Czeczeńskich Sił Specjalnych, a listonoszy szkolił Andrzej Grubba. I żeby odebrać emeryturę, trzeba ich pokonać ping-ponga. Przynajmniej dwa sety. Ja w ogóle zapomniałem, że ja nie muszę tutaj pisać pointy, bo burmistrz ją zrobił za mnie. Burmistrz Łęcznej, Leszek Włodarski, który powiedział wykonawca musiał wszystkie prace skończyć do świąt i z umowy się wywiązał. No i co? Się zgadza, tak? Ale palnika można, okazuje się, użyć też w innym przypadku. Bardzo ciekawym. Na przykład do polerowania starego plastiku albo szkła. Ja to pokazuję jako ciekawostkę, żeby potem nie było na mnie, jak coś tam sobie ten. Ale wróćmy do zapominania, bo można zapomnieć czegoś dużo ważniejszego niż posadzenie drzew. I tutaj proszę o uwagę pary, które aktualnie przechodzą jakiś trudniejszy etap w związku. To może wam poprawić humor. A że mieli kawał drogi przed sobą, no to kierowca, nazwijmy go na przykład Wojtek, zrobił sobie przystanek na siku. Zrobił siku, ale nie zauważył, że jego żona też wyszła na siku. Dlatego ważne jest, aby w związku była komunikacja, żeby się sobie komunikowali nie tylko lęki i potrzeby pragnienia, ale też to, że chcecie ziku. Bo Wojtek nie zauważył nieobecności żony, nazwijmy ją Wielka, i ruszył dalej. Wielka zostawiła w samochodzie telefon i wszystkie swoje rzeczy, więc ruszyła przed siebie. Wojtek jechał dalej. Wielka przeszła 5 kilometrów, Wojtek jechał dalej. Wielka przeszła kolejne 10 km, Wojtek jechał dalej. Wielka ostatecznie przeszła 20 km i dotarła na posterunek policji. Nie pamiętała numeru Wojtka, więc zadzwoniła na swój. Wojtek jechał dalej. Wielka dzwoniła 20 razy. Wojtek jechał dalej, przez 160 km. Aż zatrzymała go policja z informacją, że hej, zapomniał żony. Wojtek przestał jechać i kiedy w końcu się spotkali, kiedy już wrócił te 160 km, żona powiedziała dziennikarzom, że jest okej, okay, ona się w ogóle wcale na to nie złości i się nie denerwuje ale on już musiał wiedzieć, że po prostu będzie za chwilę eksplozja, tylko jeszcze nie wie dokładnie, w którym momencie. A skoro przy tym jesteśmy? No to jest człowiek w San Diego, który postanowił, że o, nowy rok, nowy ja, ale nowy ja nie uznaje kompromisów. I 18-minutowy pokaz fajerwerków ogarnął na raz. No i naturalnym pytaniem, które się pojawia, jest a gdzie wtedy był generał Szymczyk? Tam czuć z daleka jego rękę. Ale co w ogóle miasta, w których z fajerwerków zrezygnowano? Ale nie ze względu na to, że domowe zwierzaki mogą wpaść w panikę. W sensie też ze względu na zwierzaka, ale niedomowego. W mieście Scarborough w północno-wschodniej Anglii zrezygnowano z fajerwerków, aby nie płoszyć Morsa, który wybrał sobie ich nabrzeże na przystanek i odpoczynek na swojej morskiej trasie. Morsiej trasie. No... To jedno i drugie to samo. Zebrał się tłum, a władze miasta postanowiły, że nie będą płoszyć zwierzaka. Zresztą ludzie i tak mieli większą i dłuższą frajdę z oglądania go niż z chwili strzelających petard. Tym bardziej, że Morse w pewnym momencie, nie krępując się widownią, zaczął, stosując metaforę z poprzedniego odcinka, sam malować pejzaże. Zajął się swoim pokrowcem na marakasy. Co okazało się być dużo ciekawsze niż same fajerwerki. Zresztą nie tylko on wszedł z przytupem o, w nowy rok. Bo na przykład w Kamiennej Górze mężczyzna wjechał do sklepu monopolowego na koniu. Znaczy taka jest oficjalna wersja. Równie dobrze, to koń mógł wjechać do sklepu, a on po prostu mu towarzyszył. Obydwie wersje brzmią równie prawdopodobnie. I na koniec wjeżdżania w Nowy Rok galopem? Placówka medyczna w angielskim mieście Doncaster, która chciała wysłać życzenia swoim pacjentom, którzy zarejestrowali u nich wcześniej swoje numery telefonów. Ale zamiast tego wysłali każdemu informację o tym, że wykryto u nich złośliwy nowotwór płuc. To było 8 tysięcy osób. Potem wysłali SMS-a, że przepraszamy w ogóle nieporozumienia, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś z tych, którzy otrzymali tego SMS-a, miał wcześniej niewykrytą wadę serca, no to może być pewien, że już teraz to ona nie jest niewykryta. A teraz będzie o pieniądzach, waszych pieniądzach i o miliardach euro, które mają trafić do Polski z Unii Europejskiej. Jeżeli nie trafią, polską gospodarkę czeka ogromna zapaść, która odbije się na portfelach wszystkich z nas. A żeby wyjaśnić, dlaczego te pieniądze do tej pory do nas nie dotarły, posłużę się rekwizytami. To są unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, w skrócie KPO. To są prawie 24 miliardy euro dotacji i 11,5 miliarda euro pożyczek. To jest Unia Europejska, która zablokowała te pieniądze w związku z tym, że rząd rękami Ziobry rozmontowuje niezależne sądownictwo, obsadzając instytucje sądownicze swoimi ludźmi. I teraz wprowadźmy bohaterów. To jest Zbigniew Ziobro, a to jest Mateusz Morawiecki. I Morawiecki wie dokładnie, że potrzebuje tych pieniędzy, więc ustalili z Kaczyńskim, to będzie Jarosław Kaczyński, prezes kraju, że pójdą na ustępstwa wobec Unii i wprowadzą zmiany w ustawie, w efekcie czego sędziowie przez nich mianowani mają przejść kontrolę, która sprawdzi, czy są bezstronni. Ale Ziobro tego nie chce, no bo to by oznaczało jego całkowitą porażkę. Od lat buduje cały swój wizerunek na tym, że on zmienia sądownictwo, jest takim szeryfem. Ale kłócąc się ze sobą, zapomnieli, że potrzebują jeszcze podpisu prezydenta. I w tym momencie wchodzi na scenę Andrzej Duda. To będzie Dżem w słoiku po musztardzie, bo on też nie wie, kim chce być. Prezydent hobbysta czerwony ze złości. A to dlatego, że nikt z nich na żadnym etapie niczego z nim nie konsultował, a on podpisywał tę nominację dla sędziów, więc przyjęcie tej ustawy oznaczałoby przyznanie, że Duda popełnił błęd, wiele błędów. Politycy poza kamerami mówią wprost, że nikt prezydenta w rządzie nie traktuje poważnie. Jest bardziej traktowany jako taki uroczy żart. Dlatego nikt z nim niczego nie konsultuje. Więc na scenę wkracza znowu prezes kraju i mówi: Słuchajcie, dogadamy się, zrobimy taką ustawę, że wszyscy będziecie zadowoleni. Ale i to jest, to jest fakt, znowu nie zaprosili do tego Dudy, który się jeszcze bardziej zdenerwował. I wtedy minister Buda, jego tutaj nie ma, no bo to jest jakiś pionek, powiedział w wywiadzie, że rozmowy z prezydentem trwają i prezydent jest spokojny o to, że będzie dobrze i na pewno ustawę podpisze. Na co prezydent, już bordowy ze złości, powiedział w wywiadzie, że i to jest cytat nie wiem, od kogo minister Buda czerpie takie informacje, ale są one nieprawdziwe i w swojej wypowiedzi niestety mijają się z prawdą. I w ten właśnie sposób pieniądze, od których w dużej mierze zależy przyszłość polskiej gospodarki, leżą teraz pomiędzy, pomiędzy tymi ludźmi, którzy muszą się dogadać. I jeszcze świeżutka wiadomość z kosmosu. Marsjański łazik odkrył w jednym z kraterów na tej planecie opal, co jest o tyle ważne, że można z niego uzyskać m.in. wodę. Ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że jeśli uda się jeszcze znaleźć tam drożdże i cukier, to Czarna Białostocka jest gotowa wysłać tam delegację. Stało się. Nadszedł ten dzień, czekałem na niego cały rok, ale stało się. Jest. Czekali na ten dzień hydrolodzy, geolodzy, naród, społeczeństwo. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze wybrało glebę roku. No to przypomnijmy, Plebiscyt odbywa się nieprzerywanie od 2018 roku i dostarcza nie lada emocji. No więc pierwszą glebą roku była rędzina. Odważna decyzja zdaniem wielu, ale też można zrozumieć, że organizatorzy chcieli po prostu zacząć od kontrowersji, aby przykuć uwagę społeczeństwa. Rok później podeszli do sprawy nieco bardziej zachowawczo, wygrał czarnoziem. Wygrał rozsądek. Wybór gleby uważanej za wzorzec żyzności i produktywności był ewidentnie wyciągnięciem ręki w stronę zarówno konserwatywnych fanów gleb, jak i tych bardziej postępowych, takich trochę awangardowych. I ruch odbierany jako chowawczy wobec hydrologów, ale pojawiło się napięcie na linii hydrolodzy-geolodzy. No i próbowali to wszystko jakoś uspokoić, nie do końca wyszło, ale już byli blisko. Tylko, że wtedy nagle gruchnęła wieść, że glebą roku 2020 została gleba technogeniczna. Szok, niedowierzanie, na usta całego kraju cisnęło się wtedy pytanie dlaczego? Część społeczeństwa wysnuła teorię, że to prowokacja albo robota z zewnątrz, że to hydrolozy sfałszowali wyniki głosowania, aby zdyskredytować gleboznawców. Pikanterii całości dodaje fakt, że hydrolozy nigdy się nie odnieśli do tych zarzutów. Czym tylko podsycili ogień pytań, który swoimi językami płomieni smylał te pola na wątpliwości? Ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że wtedy już powstała koncepcja, po prostu ustawki. Tylko, że tak, hydrolozy chcieli w wodzie, gleboznawcy na lądzie, stanęło, że na plaży okazało się, że jedni i drudzy mają za daleko, i pomysł upadł. No i idealnym kandydatem wtedy zostało miasto Łódź, ale wtedy wszyscy uznali zgodnie, że aż tak bardzo to im na wyjaśnieniu to nie zależy. I kiedy napięcie społeczne rosło, geolodzy popchali tę beczkę prochu dalej, i w 2021 roku glebą roku została gleba rdzawa. No i wiadomo, że gleby rdzawe są piaszczystymi glebami typowymi dla obszarów polodowcowych, umiarkowanej strefy klimatycznej, no i są traktowane jako no taki piaszczysty analog gleb brunatnych. No ale jak odczytywać ten wybór na tle konfliktu z hydrologami? Powiem wprost, ten wybór nie uspokoił atmosfery. Bo to, że gleby rdzawe mają względnie ubogi skład chemiczny i kwaśny odczyn, to jeszcze te licho. Ale mają też kiepskie właściwości, jeżeli chodzi o retencjowanie wody. No i to jest takie podsumowanie tego, co się wydarzyło do tej pory. To jest dopiero podsumowanie. Od tamtej pory przesyłaliście mi duże wiadomości. Część te były wiadomości prawdziwe, część to fake. Jeżeli chodzi oczywiście o ten konflikt odwieczny hydrologów z geologami. Na przykład twierdziliście, że w przedwiecznym konflikcie hydrologów i geologów pojawili się rozjemcy hydrogeolodzy. No i mam nadzieję, że to już sobie wyjaśniliśmy, że hydrogeolodzy to są istoty mityczne, jak jednorożca albo inteligentny narodowiec. Pojawił się też obrośnięty legendą, ale prawdziwy. Serio prawdziwy. Meliorant Leszek. Człowiek, który z szacunkiem łączy obydwa zwaśnione żywioły. Symbol zgody, który nakłania zwaśnione strony do podania sobie dłoni. Póki co bezskutecznie. Też żeby nie było, że jestem stronniczy? Hydrolodzy też nie dali sobie w kaszę dmuchać. W ramach walki o wpływy ich macki sięgnęły Krakowa, gdzie miejskie wodociągi dorobiły się własnego hymnu. Na początku była woda Człowieka 2. Żeby miłość mogła przetrwać, Bez miłości już urody, By jesionki złotem przetkać, Trzeba dużo żywej wody. I przyszedł ten czas, czas kolejnej odsłony odwiecznego konfliktu, czas gleby i czas wody, czas walki, czas prawdy. Wybrano glebę roku. Jest nią gleba płowa. Też pewnie macie wiele myśli w głowie, tak samo jak ja. Utwory macierzyste gleb płowych mogą być bardzo różne, przecież od piasków, słabogliniastych, po ciężkie iły różnego wieku i pochodzenia. No, więc dlaczego akurat ona? Ale też serio. Czy jeżeli się głębiej zastanowimy, czy odpowiedź nie jest oczywista? No jest przecież, no bo gleby płowe to gleby klimatu umiarkowanego, charakteryzujące się przemieszczaniem przez wody opadowe cząstek iłów w głąb profilu, różnicując go na dwie części: górną, o oczywiście uziarnieniu i dolną, z większą zawartością drobnych cząstek i lastych. No bo kto z nas nigdy nie wbijał śledzia od namiotu mówiąc, oho, gleba płowa. No i też szczerze, czy geolodzy mogliby wybrać lepszą glebę, która mówi, po co te podziały? Po co tworzymy zasieki pomiędzy żywiołami? No nie mogliby. Nie możemy odebrać tego gestu inaczej jak wyciągnięcie przez geologów... Ręki w stronę hydrologów. Czy jesteście gotowi zakopać harpun wojenny? Skoro plaża i łódź odpadają, to się spotkajcie chociaż w amfibii. To nie jest głupi pomysł. Newsy ze świata nauki, które dostarczył Bartosz Zalewski. Na początek ciekawostka z pogranicza: dendrologii i elektryczności. Wieloletnie badania lasów, wzdłuż kanału panamskiego, wykazały, że wyładowania elektryczne uderzają częściej w pewien rodzaj drzew niż w inne. Naukowcy wykazali, że pioruny częściej obierały za cel gatunki, które wisiały im pieniądze. I news ze świata zwierząt? Okazuje się, że ptasi muszczek to nie tylko określenie na kogoś głupiego oraz wtorkowe danie dnia w barze Smakuś w Częstochowie, bo od teraz może oznaczać kogoś, kto myśląc zużywa mniej energii. Zbadano to za pomocą wstrzyknięcia do głów gołębi znakowanej radioaktywnie glukozy i mierzeniu jej zużycia. Okazało się, że ptaki zużywają trzykrotnie mniej energii od przeciętnego ssaka. Niestety, bazo porównawczą był Jacek Sasin, który po wstrzyknięciu twierdzi, że nie dostał glukozy, a my wiemy, że ma, ale pewnie gdzieś schował. A teraz zapraszam na Psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby zatokować was swoją miłością. A w tym tygodniu tropek. Proszę o to, jest tropek. Najważniejsza rzecz, którą powinniście o nim wiedzieć, to to, że to jest najcierpliwszy pies świata. Nowi ludzie, którzy przychodzą do schroniska, żeby wyprowadzać psy, zaczynają od niego, bo w życiu nie podniósł na nikogo głosu. Nie powiedział: "Weź się ogarnij, co to sobą reprezentujesz", albo: "Wyprowadzać to ty możesz pieniądze z gminy, a nie psy". Jest tak cierpliwy, że jak oglądał sylwestra marzeń, to nie pytał kiedy będzie zenek. Po pierwsze, dlatego, że wiedział, że w końcu będzie, a po drugie, dlatego, że nie oglądał sylwestra marzeń, bo tropek to jest pies, który się szanuje. I będzie szanował was i pilnował waszego dobrostanu duchowego. Jedyne co go różni od psów, które widzą, to że na spacerach trochę czasami pociągnie za smycz, no bo go inne zmysły korcą, żeby sprawdzić, co tam jest w okolicy. Ale wynagrodzi to wam atakując was miłością jak ninja. Nigdy nie będziecie wiedzieli. Nigdy. Dlatego trzeba być zawsze gotowym na to, że was zaatakuje tą miłością. Żeby dowiedzieć się o nim więcej, dzwońcie pod ten numer do Elbląga. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez psindera, otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tip Top na akcesoria marki Trulaf i 10% zniżki na przyszłość oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach Tropidoc i Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości 4 stówek od PetStars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. Kronika kryminalna, czyli zaglądamy do uniwersum zbrodni, gdzie toczy się walka pomiędzy dobrem a złem. Chyba że mieszkacie we Wrocławiu, albo w Pruszkowie, no to tam już się trochę mniej toczy. Otóż policjanci z Pruszkowa rozbili radiowóz na drzewie z dwiema nastolatkami, które były w środku, a nie powinno ich tam być, co potwierdził zresztą sam rzecznik. I młodsza z nich opowiedziała dziennikarzom, co tam się wydarzyło. Otóż grupa nastolatków zadzwoniła na telefon alarmowy, bo zauważyli pożar w Dawidach. Przyjechała straż pożarna i pojawił się radiowóz z dwoma policjantami. Kiedy straż odjechała, jeden z policjantów zaczął żartować w stronę dziewczyn, że nie tylko takiego koguta, jak ten na dachu może odpalić, po czym wezwał jedną z nastolatek do radiowozu, ta bała się wsiadać sama do tego radiowozu z tym oblechem, więc poprosiła swoją siostrę, by wsiadała z nią. I kiedy policjanci skończyli je spisywać, Ruszyli z piskiem opon, z dziewczynami w samochodzie, kiedy te pytały, w ogóle to gdzie jedziemy, nie uzyskały odpowiedzi. No i pierwszy zakręt pokonali, ledwo, z poślizgiem, ale drugi już nie. Zatrzymali się na drzewie. Jedna z dziewczyn miała złamany nos, obydwie były poobijane, ale jeden z policjantów je obejrzał, a drugi krzyknął, żeby spierdalały, bo zorientowali się panowie, w jakiej ciemnej są dupie. A kronikę kryminalną kończymy trójką złoczyńców, którzy chcieli ukraść kable z budowy. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Nie było łatwo, bo złoczyńcy mieli alibi w postaci wędek. Zgubiło ich jednak to, że nie mieli haczyków. Też trochę zaważył na tym fakt, że byli z tymi wędkami na budowie. Ale oni sobie dopracują to alibi już w celi, będą mieli czas. Że też nie wyczuli, że ktoś ich śledzi. Taka mała dorada na przyszłość: jak już kraść te kable, no to może z jakiejś budowy hali, na przykład, bo wtedy będą mogli powiedzieć, że jeden z nich zgubił, na halibut. Taka wymówka. Też wielka szkoda, że żaden z nich nie miał na nazwisko krell, bo wtedy policjant mógłby powiedzieć, że ma krela. A tak to teraz sądzę, decyduje jak ich ukarać. Ale to pewnie nie będą wysokie wyroki, przez to co. To zwykłe płotki są. To już wszystko. To, to wszystko co miałem. Sześć gatunków ryb w jednym suchym żarcie. Jeżeli jakiś przegapiłem to śmiało, możecie się wyżyć w komentarzach. Zanim się z wami pożegnam, chcę jeszcze życzyć wesołych świąt wszystkim tym, którzy obchodzą prawosławne święta w Polsce. Wesołych świąt, bawcie się dobrze. I co? To już wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. I jeszcze zanim się z wami już ostatecznie pożegnam, informacja za tydzień nie będzie odcinka, dlatego że siadam i piszę nowy program. Afryka odchodzi już niebawem, a więc mam nadzieję, że od marca już będzie nowy. Także widzimy się za dwa tygodnie. Wielkie dzięki, że zostacie do końca. Podziękowanie dla tych, którzy wspierają mnie na Patronajcie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla was, którzy przysyłacie masę fantastycznych newsów. Wszystko czytam, nie na wszystko jestem w stanie odpisać. Jeżeli macie coś fajnego, piszcie do mnie na Karol Mozelewski albo na Facebooku, na fanpage'u, albo na Instagramie, albo mailem najlepiej, gmail.com. I uwaga, jeżeli macie coś, czym chcecie się podzielić, a nie będzie mnie w przyszłym tygodniu, a chcecie tym podzielić się ze światem, to śmiało słuchajcie, od poniedziałku do piątku, między dziewiątą a 17 dzwońcie pod ten numer i dzielcie się wszystkim, co macie ciekawego do powiedzenia, co się wydarzyło w Waszym świecie i w Waszym życiu. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć!